14 października Zespół Szkół Technicznych imienia profesora Karola Olszewskiego świętował swoje 40. urodziny. W uroczystych obchodach wzięła udział społeczność szkolna, absolwenci i zaproszeni goście. Jubileusz rozpoczął się mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sędziszowie Małopolskim. Homilię wygłosił absolwent szkoły, były wikariusz parafii, ksiądz Piotr Przypek. To, co będę mówił, będzie zabarwione osobistym doświadczeniem tej szkoły, którą kończyłem w 2004 roku. Ta liczba 40 jest taka wymowna bardzo. W Biblii często występuje. Na przykład 40 lat wędrował naród wybrany przez pustynię, 40 dni przebywał Mojżesz na górze Synaj, 40 dni Goliat oblegał obozy izraelskie, Eliasz szedł o chlebie i wodzie do góry Choreb 40 dni, mieszkańcom Niniwy na nawrócenie pozostało 40 dni, Dawid panował 40 lat, Jezus po narodzeniu w 40 dniu został zaniesiony do świątyni i ofiarowany Bogu. Później 40 dni pościł na pustyni. No i 40 dni po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba. To takie najważniejsze 40. No i nasza 40 szkolna. Ta liczba oznacza jakiś okres. Tak się to tłumaczy w Biblii. Czas, który jest potrzebny, żeby coś się dokonało, wypełniło, dojrzało. Czas, w którym ma nastąpić zmiana, przekształcenie. I nie chodzi tu tylko o zmianę nazwy szkoły, która brzmi teraz Zespół Szkół Technicznych, a jeszcze do niedawna Zespół Szkół Zawodowych. Inne zmiany. Wiele osób przeszło przez korytarze tej szkoły. W jakiś sposób ta szkoła też zmieniła ich życie w mniejszym, większym stopniu. Ta czterdziestka odwołuje się w Biblii do wielu takich wydarzeń radosnych, smutnych, dramatycznych, chwalebnych. Chwil, kiedy jakaś głębsza refleksja była potrzebna, chwil walki. Tak jak nasze życie, które jest właśnie taką gamą tych wszystkich wydarzeń, dobrych i trudnych. I w każde z tych wydarzeń Pan Bóg chce wchodzić. W każde. Zarówno w te dobre, jak i te, o których chcielibyśmy szybko zapomnieć. Szkoła, zespół szkół technicznych też jest wypełniony obecnością Pana Boga. To nie ma żadnych wątpliwości. W każdym miejscu jest obecny On. Wszędzie, gdzie dzieje się dobro, ja takie dobro widziałem w szkole, którą kończyłem. Jest obecny Bóg, ten, który jest dawcą wszelkiego dobra. Wiele znaków potwierdza to, że nad tą szkołą czuwa Jego opatrzność. Myślę sobie o kolegach, koleżankach, którzy kończąc kiedyś tę szkołę, mają dzisiaj rodziny szczęśliwe w większości. Jest to znak obecności Pana Boga. Osoby, które właśnie w tej szkole wchodziły w taki młodzieńczy okres, zaczynały patrzeć w sposób dorosły na życie, teraz jakoś tam sensownie to życie prowadzą. A zaczynało się to wszystko w tej szkole. Innym znakiem takiej obecności Pana Boga w historii naszej szkoły to jest nawet fakt kilku powołań kapłańskich. Doliczyłem się 6. Darek Pożuczek jest taki, Paweł Lis, Krzysiek Ziobro, Andrzej tu obecny, Łukasz Siwiec, ja nawet jestem. Także Pan Bóg jakoś tam ma wzgląd na to wszystko. Daje dobro. Szkoła to jest miejsce, gdzie człowiek młody powinien trochę dostać dobrego do startu w życiu, żeby mu było łatwiej, żeby mógł być trochę bardziej szczęśliwy. Jezus dzisiaj daje nam takie konkretne słowo, bardzo krótkie, ale konkretne. Mówi, że błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i przestrzegają Go. Słowo Boga to nie jest tylko po to, żeby nas o czymś poinformować, bo ono ma też
formować nasze życie, przekształcać, nawracać, stwarzać, wskrzeszać. I robi to. I ta nasza obecność tutaj w Kościele to nie ma być tylko jakaś taka, bo pasuje, bo wypada zacząć od Kościoła, tylko naprawdę spróbujmy zobaczyć w tym momencie, że Pan Bóg chce nam coś powiedzieć. Że to, że istnieje ta szkoła 40 lat i nasze życie jakoś tam było z nią połączone, żeby zobaczyć obecność Pana Boga w tym wszystkim. Słowo Pana Boga, o którym tutaj dzisiaj Jezus mówi, którego powinniśmy słuchać i przestrzegać, to znaczy wypełniać je, to jest najpewniejsza wskazówka i droga do tego, żeby życie było sensowne. Po mszy świętej w towarzystwie majorytek Anturia ze Skrzyszowa przemaszerowano do zespołu szkół technicznych. W szkole odbyła się część oficjalna i artystyczna. Wszystkich przywitał dyrektor placówki Grzegorz Patro. Ten dzień to czas przywołania w pamięci koleżanek, kolegów i nauczycieli. To także czas wzruszeń i refleksji nad mijającym czasem. Powrót do szkoły to bowiem powrót do tego, co w pamięci ocalało jako obraz najpiękniejszych lat życia. Współczesna szkoła jest niewątpliwie inna. Obiektywnie musimy przyznać, że wiele zmieniło się przez ten czas. Czy znajdziecie w niej Państwo swoje ławki, swój autograf wyryty na tablicy? Tego nie wiem, ale wiem, że na pewno przy jej zwiedzaniu towarzyszyć Wam będą wielkie emocje. Zajrzyjcie w stare kąty, by szukać w nich wspomnień. Nasza szkoła wytworzyła bogatą tradycję, swój klimat i przede wszystkim połączyła kilka pokoleń ludzi, nauczycieli, pracowników oraz uczniów i absolwentów. Dzisiejszy dzień przypomina, że w naszej szkole najważniejszy jest uczeń. Duszą szkoły nauczyciel i wychowawca, wsparciem rodzice, a dumą absolwenci. Dzisiaj sięgając w przyszłość i analizując historię szkoły, którą przypominamy w programie artystycznym, możemy być szczęśliwi, że jesteśmy jej pracownikami i absolwentami. Jubileusz to także okazja do radości i nadziei na kolejne lata pracy i kolejne jubileusze. W tak wyjątkowym dla szkoły dniu nie mogło zabraknąć życzeń. Głos zabrali zaproszeni goście. Dziękujemy za Państwa pracę, zaangażowanie. Dziękujemy za kształcenie i wychowanie. Dziękujemy za fachowców, którzy pracują na rynku i w Sędziszowie, i w okolicach Sędziszowa. Dziękujemy za wspaniałych absolwentów, którzy angażują się w budowanie dobra wspólnego, wyróżniając się postawą patriotyczną. Szanowni Państwo, bardzo życzę kolejnych jubileuszy całej społeczności Zespołu Szkół Technicznych, obchodzonych w poczuciu satysfakcji z dokonań. Myślę, że spotkamy się właśnie na takich jubileuszach, czego serdecznie Państwu życzę. Jest tutaj z nami pani profesor Halina Osiejuk. Witam panią profesor. Elektrotechnika, jeżeli dobrze się nie mylę, to tak? Zajęcia z elektrotechniki i zmiernictwa, chociaż łatwo mi nie było. Ale dobrze, bardzo mile wspominam, chociaż nigdy elektrykiem, czy w swoim zawodzie nigdy się, że tak powiem, nie spełniłem. Wspominam również i widzę tutaj obecnego pana Piotra Maciejczyka, który tężyznę fizyczną naszą ćwiczył, szczególnie podnoszenie ciężarów, panie Piotrze. Ale
Ze szczególną wdzięcznością tutaj chciałbym powiedzieć, że to właśnie pan Piotr Maciejczyk i dzięki niemu tutaj właśnie stoję i mogę do państwa przemawiać, bo to on kształtował moją społeczną osobowość i wskazał te kierunki, które mam nadzieję, że dobrze reprezentuję. Panie Piotrze, bardzo serdecznie z serca dziękuję. Jest z nami, albo był, na pewno widziałem go w kościele, pan profesor Ryszard Wojdon. Aparaty, urządzenia techniczne, jest, tak. Wspominamy również te zajęcia i będziemy wspominać dzisiaj jeszcze o 17.30 bodajże pod Platanem, tak? Jest pan Stanisław Kotula, który również, pan profesor Stanisław Kotula, przynajmniej był w kościele, który również uczył nas wychowania fizycznego. To piękne chwile, drodzy państwo, że być może jeszcze kogoś nie wymieniłem. Oczywiście, pan dyrektor liceum ogólnokształcącego, pan Jan Flisak, uczył mnie historii. No i drodzy państwo, on też złamał pewną zasadę, którą żeście państwo profesorowie mieli, bo jak pytaliście, jak wzywaliście nas do odpowiedzi, to jak nie przeszedł cały dziennik, czyli od 1 do 30 na przykład, to się miało spokój. Czyli jak zapanowała ta magiczna cisza, gdzie to magiczne słowo profesor wypowiadał, do odpowiedzi poproszę, wtedy totalna cisza. Ja byłem pewien, że już jak raz byłem, to już mnie nie poproszą. Siedziałem sobie spokojnie, nie, Jan Flisak poprosił. I wtedy dobrej oceny nie dostałem. Drodzy państwo, bardzo serdecznie dziękuję, tak jak pani starosta tutaj mówiła, wszystkim pracownikom, tym, którzy kiedyś pracowali, tych, którzy pracują w chwili obecnej, za tą duszę, za codzienny trud pracy w kształtowaniu naszych właśnie osobowości, naszych charakterów, tego, że uczyliście państwo nas, jak w tą dorosłą przyszłość wejść. I myślę, że dobrze weszliśmy w tą dorosłą przyszłość. Mam nadzieję, że będziecie z nas państwo dumni. Drodzy państwo, w imieniu samorządu sędziszowskiego chciałbym tutaj tylko symbolicznym kawałkiem tortu, który pan sekretarz Jan Maroń, który jest również absolwentem tej szkoły, pan wiceburmistrz Piotr Kapusta, absolwent tej szkoły, opanowaliśmy ratusz, drodzy państwo. Za chwileczkę, to jest tylko symboliczny kawałek tortu, który został już rozdzielony, podzielony, ale ufundowany przez sędziszowski samorząd z naszym logo, hasłem Sędziszów mierzymy wysoko. Z okazji 40-lecia istnienia tej szkoły, z okazji jubileuszu, pragnę również złożyć serdeczne podziękowania dla całego grona pedagogicznego, dla wszystkich pracowników administracji i obsługi, dla uczniów, rodziców, dla wszystkich, którzy współpracują ze szkołą i tworzą odpowiedni, przyjazny klimat, że uczniowie tej szkoły są również wizytówką gminy, powiatu, że uczniowie tej szkoły osiągają dobre wyniki w nauce, ale przede wszystkim są osobami przygotowanymi do pracy zawodowej w różnych dziedzinach, w różnych zawodach. W imieniu zarządu powiatu składam na ręce pana dyrektora Grzegorza Patro serdeczne gratulacje za kierowanie szkołą, nadzór nad placówką, za osiągnięcia nauczycieli i uczniów, za doskonałą współpracę z organem prowadzącym, życząc dalszych sukcesów i niech ten jubileusz, niech te powroty do korzeni, do chlubnej historii będą również motywacją i inspiracją do dalszych poszukiwań, do dalszych pomysłów i dalszej pracy na rzecz edukacji. Łzy, wzruszenia, słowa podziękowania, kwiaty, tort, występy artystyczne i zwiedzanie szkoły. Tego dnia przed Zespołem Szkół Technicznych można było również obejrzeć wystawę fotograficzną dotyczącą historii placówki. Po części oficjalnej uczestnicy jubileuszu spotkali się w restauracji pod Platanem.